Reasumując to, co najważniejsze, pompa, jak widzieliście, w szczytowym momencie miała... Pompa mi sika. Mróz nieco zelżał i dzisiaj zrobimy sobie pomiary głośności pompy ciepła Auracu. W tej chwili pompa wykonuje defrost. No i po defroście zrobimy pomiary z trzech odległości. Z 1 metra, z 3 metrów, 6, no i może nawet 9 metrów. Będą to pomiary w różnych sytuacjach, w różnych stanach pracy tego urządzenia. Czyli zaraz po defroście, gdzieś w środku pracy, no i przy dużym zaszronieniu i przy pełnej mocy sprężarki. Dobrze, tak, linie pomiarowe są wyznaczone. Pierwsza linia to jest 1 metr, 3, 6 i tam dalej 9 metrów. Teraz jeszcze do wytłumaczenia, co mam na myśli, mówiąc na początku, w środku pracy i gdzieś bliżej końca. W tych warunkach dużej wilgotności te defrosty mogą się robić pewnie co około 40 minut, więc te 40 minut podzielimy sobie na 3 i to będą mniej więcej złapane czasy początku, środka, no i końca tuż przed defrostem. W pompie ciepła teraz ustawiamy sobie funkcje szybkie CWU, żebyśmy mieli pewność, że pompa rozkręci nam sprężarkę do maksymalnej prędkości. Wszedłem sobie w specjalny tryb testowy i wymusimy w tej chwili defrost, żebyśmy rozpoczęli całą procedurę od samego początku. No właśnie się rozpoczęła procedura defrostu, o czym świadczy ikonka gwiazdki. Ja sobie w tej chwili podbijam temperaturę do, nie wiem, 59 do 60 stopni. Auracu właśnie przeprowadza w tej chwili procedurę defrostu. W sumie niewiele tutaj jest, bo przed chwilą ten defrost się robił. No, ale żeby mieć pewność, że wszystko jest ok i zaczynamy od początku, żebym ja też mógł złapać czas, no to zrobimy to, ten defrost jeszcze raz. Pomiar przeprowadzimy sobie takim oto miernikiem. W tej chwili się skończył defrost. Odległość od pompy 1 metr. Wybaczcie, ale od tej chwili już nie będę się odzywał, tylko będą się pojawiały napisy na ekranie co do odległości, ponieważ jak widzicie, mój głos zaburza odczyty tego urządzenia. W międzyczasie powoli zaczyna robić się zmierzch, bo jest 15:30. Włączyłem zewnętrzne oświetlenie, żeby było dobrze widać. Teraz jeszcze dwa słowa na temat danych technicznych, które są w karcie katalogowej tego modelu pompy ciepła Auracu. Producent podaje, że głośność pracy z odległości 1 metra to jest 54 dB. Z tym, że muszę Wam powiedzieć, jak są takie badania przeprowadzane. Otóż ta wartość to jest średnia wartość z całego okresu pomiarowego. Ta wartość 54 dB nie określa maksymalnego piku głośności pracy urządzenia. A jeśli podoba Ci się to, co robię, daj łapkę w górę. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co publikuję. Już w tej chwili, słuchajcie, w tej chwili już pompa nie pcha powietrza do przodu na mnie. Ja po prostu tego powietrza w tej chwili nawet nie czuję. Ono jest wypychane tędy bokami gdzieś. O tak, tutaj na bok. To jest chyba ten czas zaraz przed defrostem. Tak wygląda wymiennik, cały zaszroniony. Dobra, badamy, bo może się nie udać. Z 1 metra. Cztery. 6 metrów. I 9 metrów. Kurczę, zdążyliśmy w ostatniej chwili. Pompa właśnie zaczyna defrost.
wiatrak zwolnił i pompa szykuje się już do defrostu. I to też pokazuje, jak dobrze już znam tą pompę, ponieważ no już krążę tutaj przy tym agregacie ponad tydzień. Przypomnę, że uruchomiona była 24 listopada, dzisiaj mamy chyba 7 grudnia. Reasumując, w momencie najgłośniejszej pracy urządzenia wartość poziomu ciśnienia akustycznego mierzonego z odległości 1 metra, jak widzieliście, nie przekroczyła 53-54 dB. A w zasadzie chyba było to 53 dB? To chyba niezły wynik, co?